Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj w sumie będzie bardzo spontaniczny film. Nie mam jakichś większych planów co do jego kręcenia, po prostu biorę kamerę. Trochę chcę ponagrywać w domu. Zainspirowało też mnie trochę tych ostatnich komentarzy, że ja w ogóle kręcę bardzo mało filmów o włosach, o pielęgnacji włosów, o to, czego używam i dlaczego tak jest. No i stwierdziłam, że chyba faktycznie trzeba będzie nagrać, ale nie chcę się spinać, nie chcę, żeby to był jakiś poradnik włosowy, bo powiem Wam, że ja ogólnie włosomaniaczką nie jestem. Ja bardziej jestem osobą, która od zawsze interesuje się badaniami, czyli jak mam dobre badania, nie ma żadnych niedoborów, wszystko jest ok, to jest tak jakby dla mnie wyznacznik, ale też wyznacznikiem jest to, co mówi moja skóra i oczywiście to, jaką mamy porowatość włosa. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o mnie. Ja mam włosy cienkie, ja nigdy nie będę miała włosów grubych i ja się z tym pogodziłam, nauczyłam się funkcjonować z moimi cienkimi włosami. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie wypadały, czyli to, co kilka razy w życiu mi się przydarzyło, że bardzo miałam mocne wypadanie, a oprócz tego to naprawdę bardzo proste składy i kosmetyki, które nie będą mnie uczulały. No i no właśnie, dlaczego ja mówię o tym uczuleniu? Słuchajcie, dostałam jakiś czas temu przesyłkę od marki Yumi i nawet Wam nie pokazywałam tego, ale to są kosmetyki takie, których używam od powiedzmy, nie wiem, może 2 lat, nie, ale od 1,5 roku. U mnie pod prysznicem, jakbyście sobie weszli albo koło wanny, to głównie stoją tylko i wyłącznie te kosmetyki i kiedyś koleżanka mówi do mnie: Karola, a Ty kupujesz jakieś inne kosmetyki? Ja mówię, wiesz co? Z włosami to mam tak, że jak coś mi przypasuje i przypasuje to mojej skórze głowy, no to już ciężko mi się z tym rozstać. Nie za bardzo lubię eksperymentować. I dlatego, że ja bardzo często, kiedy używałam nowych szamponów, zwłaszcza, słuchajcie, szamponów takich dedykowanych do stylizacji włosów, takich stricte fryzjerskich, miałam takie czerwone placki na całym czole. I ja naprawdę od lat nie wiedziałam, dlaczego są te placki. W sumie do tej pory nie wiem. Na pewno jestem uczulona na jakiś silny składnik, może na jakiś zapach, może na jakiś, nie wiem, SLS-y nie, ale no na coś tam byłam uczulona. Robiłam sobie badania i powiem Wam, że robiłam sobie badania na alergię. Niestety nic nie wykazało w tych badaniach, na co ja byłam uczulona. Rozmawiałam z trykologiem i nawet rozmawiałam kiedyś tak już, luźno z panią z takiego sklepu zielarskiego, która wymieniła mi kilka takich najsilniejszych składników, które uczulają w szamponach. Ja po prostu z tego zrezygnowałam. I dlaczego mówię o tej marce? Dlatego, że ta marka po prostu nie ma tego wszystkiego, co potencjalnie mogło mi powodować te plamy. Jeżeli ja znalazłam kosmetyki, które nie powodują tych czerwonych placków, no bo tak to można było nazwać, to nawet miałam na szyi, no bo jednak, słuchajcie, jak myje się włosy, no to ścieka, no to wiadomo, że ścieka nam również tutaj, więc ja wszędzie miałam takie czerwone placki. Wysyłałam to do mojej przyjaciółki, mówiłam: zobacz, jak ja wyglądam po umyciu głowy szamponem. No i znalazłam znalazłam po prostu kosmetyki, które mnie nie uczulają. I dostałam paczkę jakąś PR-ową, taką luźną, w której miałam kod, zaraz Wam powiem, 40% na te kosmetyki. I ja mówię, kurczę, muszę Wam nagrać taką moją polecajkę od siebie, bo te kosmetyki ogólnie są mega tanie i od tego trzeba zacząć. A jak jest na nie 40%, a to jest do końca sierpnia tylko, ale słuchajcie, kupujcie, naprawdę kupujcie. Ja tu Was nigdy nie namawiam do takich rzeczy. Weźcie sobie aloesowe żele pod prysznic, bo te wszystkie kosmetyki, o których zaraz będę mówić, są na bazie aloesu. Weźcie sobie aloesowe żele pod prysznic, które cudownie pachną. Macie borówki, to jest wszystko oczywiście wegańskie, to są w 97% produkty w ogóle naturalnego pochodzenia. Dlatego też ja myślę, że mnie nie uczulają. Tam nie ma żadnych silnych ekstraktów, które też mogłyby uczulać, bo czasami trzeba podkreślić, że te ekstrakty również uczulają. I macie BraveAve minus 40%. Wiecie co? Ja jestem szczęśliwa, że mogę Wam podarować ten kod, dlatego że wpiszę sobie w stronę internetową, bo ja czasami kupuję w Lidlu na przykład te rzeczy i myślę, że też możecie kojarzyć to z Lidla. No słuchajcie. Na przykład powiedzmy jak kosztuje, nie wiem, 17 zł szampon, czy tam malinowe nawilżenie, dobra. Na przykład w Hebe macie za 20 zł, prawda? To jest mój ulubiony szampon, malinowe nawilżenie. Wzięłam go właśnie prosto spod prysznica. No to macie minus 40% na ten szampon. No to wyobraźcie sobie, że on jest po prostu w tak sztosowej cenie. Łapcie sobie, zostawię Wam ten kod tutaj. I przejdę do konkretów, jak to wygląda, jeżeli chodzi o moje pielęgnację włosów, dlatego że ona jest bardzo prosta i skupię się dzisiaj właśnie na tym krok po kroku. Jeżeli wykonuję sobie jakąś maseczkę, to zawsze tą maseczkę wykonuję na podkład, a podkład robię aloesowy, dlatego że nasza skóra bardzo potrzebuje w ogóle nawilżenia i ostatnio nawet tak zagłębiłam się w tajniki wypadania włosów po COVID i ogólnie jest to spowodowane w praktycznie 90% prowadzili te badania bardzo wysokim przesuszeniem skóry głowy i mega niedoborem witamin z grupy B. Więc jeżeli, mam nadzieję, że nie, no ale macie taką sytuację, to pamiętajcie, żeby w trakcie nawet choroby nakładać sobie taką maseczkę z aloesu na samą skórę głowy. Ja nie mówię tutaj o tych włosach, tylko mówię tutaj o tych, które są na górze, żeby nie doprowadzić naszej skóry do przesuszenia. Tutaj mam wielofunkcyjny żel aloesowy, na niego również będziecie mieć minus 40%. To są wszystkie moje ulubione, ukochane kosmetyki, które od lat po prostu stoją na mojej półce w łazience. Mamy 99% składniku pochodzenia naturalnego, 99% soku z liści aloesu, a w 100% ten kosmetyk jest wegański, więc w ogóle mają fajne butelki. W każdym razie zróbcie sobie taką maseczkę, bo zacznę od takiej pielęgnacji trochę z drugiej strony. Czy jesteście w takiej potrzebie? Miejmy nadzieję, że nie. Czy nie jesteście w takiej potrzebie? Pamiętajcie, że nasza skóra głowy również potrzebuje nawilżenia. Tak jak nasza skóra twarzy od wody, która często jest twarda, która często przesusza naszą skórę, wychodzimy bez czapek z domu, potrafi nam się opalić przedziałek. Pamiętajcie, żeby nigdy nie dopuszczać do tego, że opalacie przedziałek, dlatego że jest to wtedy no, tak jakby poparzenie skóry naszej głowy i trycholodzy trąbią naokoło, że później jest bardzo mocne wypadanie włosów po lecie, więc nie dopuszczajcie do opalenia przedziałków i jak jedziecie na wakacje, nie kupujcie daszków, które odsłaniają całą tak jakby koronę tutaj naszej głowy. Zawsze kupujcie czapki. Daszki oczywiście chronią nas przed przebarwieniami, ale później z kolei tu chronimy się przed przebarwieniami, ale później może nastąpić duże wypadanie włosów po lecie. Nie przegrzewajmy skóry głowy. No i też pamiętajmy, żeby właśnie sobie takim żelem aloesowym tą skórę nawilżyć. Czyli robicie sobie taki kompresik. Czy właśnie jesteście w tej potrzebie, czy jesteście w trakcie jakiejś choroby, no miejmy nadzieję, że nie, jeszcze raz to podkreślę, ale no chciałam też o tym powiedzieć, bo powiem Wam, że to jest bardzo ważne. Więc pięknie sobie przeczesujcie, rozprowadźcie sobie ten żel aloesowy, pozostawcie na 10 minut. Dbajcie też o skórę głowy, bo to jest bardzo ważne. No i ja ogólnie jeszcze tego żelu aloesowego używam do wykonywania masek na podkład. Czyli moim podkładem jest tutaj właśnie ten żel aloesowy. Przykładowo miseczka, cyk, taka pompka na oko, do tego na przykład jakieś żółtko, olej z wiesiołka i na przykład łyżka ulubionej odżywki albo maski. No i fajnie tutaj jak wycelujecie w tą odpowiednią porowatość włosów. Podkreślam, nie jestem włosomaniaczką, ale pokazuję te produkty, które na pewno nie oczulają, które są super tanie, które są super jeżeli chodzi o składy, więc tak, to jest taki mój żel aloesowy. A dodatkowo, tak naprawdę na przykład w moim domu aloes był od dawna znany, nie wiem, moja babcia sobie na opryszczkę dawała trochę aloesu, gdzieś jako maska taka wyciszająca twarz, więc no, aloes znany od dawna, ale fajnie, że tutaj mamy w super składzie i 99% naturalnego tego pochodzenia. Przejdźmy może teraz do szamponu Przejdźmy do szamponu. Słuchajcie, mam swoje dwa takie ukochane szampony, jeżeli chodzi o markę Yumi. Już jeden jest całkowicie nowy, drugi jest wyjęty spod prysznica, ale powiem Wam dlaczego. Ogólnie nie obciążają, jeżeli boicie się, że to będzie coś takiego, co dociąży Wasze włosy, co spowoduje, że one są przetłuszczone, to w ogóle nie. Tutaj ta baza aloesowa, która jest w każdym z tych szamponów, powoduje, że one są super nawilżone, ale lekkie. No i właśnie przy moich cienkich włosach to się sprawdza totalnie. Tutaj mamy malinowe nawilżenie, które jest dedykowane do włosów suchych, przesuszonych, fajnych po lecie, ale to nie jest coś takiego, gdzie macie jakieś masła shea albo właśnie oleje kokosowe, coś, co gdzieś za bardzo dociąży, tylko pięknie, fajnie nawilży. Umyjcie sobie dwa razy, ja zawsze dwukrotnie myję głowę, czyli najpierw to jest pierwsze mycie, a później jest to drugie prawidłowe mycie. I gdzieś tam jakąś trycholog obserwowałam na Instagramie, która porównała mycie głowy do mycia okien. Żeby po prostu z każdej strony, czując tą głowę, żebyście wiedziały, że nie pominęłyście żadnego miejsca. No i super mi się sprawdza, więc bardzo Wam polecam to malinowe nawilżenie, dlatego że to jest delikatny szampon, ale który robi taką robotę. Fajne te włosy pozostawia, naprawdę fajne, mięciutkie, takie z połyskiem, więc to jest super. I mam drugi. I drugi jest zamknięty całkowicie, on jest wygładzający. I powiem Wam, że on faktycznie wygładza, ale nie przylizuje. I to jest kolejna rzecz, na której mi najbardziej zależy, bo ja uważam, że szampon nie powinien być taki, że myjemy głowę i mamy uczucie tego, że nasze włosy automatycznie są przylizane. Jeżeli zależy nam na efekcie przylizania, to zróbmy sobie to maską, ale nie szamponem, wiecie o co chodzi. Więc tutaj tak samo, jest w 100% wegański, delikatnie sobie masujemy, pięknie one się pienią, ale wiecie co, w ogóle jeżeli chodzi o to pienienie, bo trzeba o tym wspomnieć, że ładnie się pienią, ale nie tak sztucznie, wiecie o co chodzi, że też nie są takimi produktami, że się nie pienią. No to jest ważne, bo czasami na przykład jak ja myłam jakimiś kostkami takimi naturalnymi, wegańskimi, a nie do końca mi to leżało, więc ogólnie dedykowałabym ten szampon do takich włosów niesfornych, nad którymi nie do końca można zapanować, ale tutaj jest w składzie oliwa z oliwek albo olej z oliwek, już nie pamiętam, ale on tak pięknie właśnie ujarzmi te włosy, więc szybciutko, tak. No i przejdę do masek i odżywek i przejdę może do takich moich ulubionych. W sumie odżywkę, o tej odżywce dowiedziałam się od jakiejś włosomaniaczki na internecie, dlatego że bardzo polecała te kosmetyki jako serie, które są spersonalizowane do danego typu włosów. Czyli mamy do średnioporowatych, wysokoporowatych, niskoporowatych. Ja akurat mam włosy średnioporowate, więc w moim przypadku ta arbuzowa maska 3 w 1 tak idealnie się nadaje. I niby tak naprawdę ona jest dedykowana do włosów puszących się. Nie wiem, ja nie mam puszących się włosów, ale na pewno dzisiaj na przykład jej użyłam i możecie zauważyć, że ona no, nie pozostawia tych włosów jakichś oklapniętych. Mamy tutaj olej rycynowy, olej ze słodkich migdałów, olej z awokado, aloes i arbuz. Pięknie pachnie. Ja rozprowadzam na całą długość. Możecie sobie na bazie wcześniej tej galaretki aloesowej zrobić taki kompres, maskę, pochodzić z 15 minut przed myciem albo po myciu i ojoj, no i naprawdę ładnie pachnie. Ładnie pachnie, ale te zapachy z racji tego, że są naturalne i takie delikatne, to nie uczulają, więc dzięki temu mogę ich używać. To jest moja zadaniowa odżywka, kiedy potrzebuję objętości, czyli proteiny. Proteiny, olej z pestek winogron, olej z kiełków pszenicy, winogrono, fito, keratyna. Wiecie co, niby właśnie kiedy potrzebuję objętości, ale też potrzebuję takiego ładnego wyglądu we włosach. Bo ja na przykład zauważyłam, że proteiny na moich włosach działają w taki sposób, że one je trochę unoszą od nasady, więc to jest spoko, ale też mają to do siebie, że jednocześnie o nie dbają, czyli tak one wyglądają tak zadbanie. Więc bardzo, bardzo lubię tą proteinową od nich odżywkę. Ona tak, wiecie co, dobrze regeneruje strukturę włosa, ładnie taką tworzy barierę ochronną na tym włosie i na pewno widzę, że ładnie też nabłyszcza. No i wiadomo, ułatwia rozczesywanie. Ale powiem Wam, że na przykład u mnie cała rodzina używa tych kosmetyków i ja kiedyś, z racji tego, że mam w domu atopowców, tak mogę to powiedzieć, osoby, które są uczulone na wszystkie proszki, wszystkie detergenty, wszystkie rzeczy, no i plus mnie, która jest uczulona na jakieś składniki w odżywkach i szamponach, no to było takie kombo, że nie wiedziałam, czy uda mi się znaleźć no, odpowiednią pielęgnację dla każdego z nas, a ta właśnie taka jest. I jeszcze mamy, tak już pokazuję, bo wzięłam to po prostu spod prysznica, te wszystkie aloesowe żele, galaretki są od nich cudowne, pięknie pachną. Ja powiem Wam szczerze, aktualnie nic nie mam pod prysznicem innego, oprócz tych galaretek. Myję się nimi Oli i cała moja rodzina. Cudownie pachną. Jeżeli chcecie spróbować jakichś takich innych zapachów, to mega Wam polecam ananasa, którego obecnie tutaj nie mam, no ale jakby kupuję cały czas te rzeczy, więc wiem. To jest gruszka. Gruszka jest taka bardzo świeża dla osób, które faktycznie lubią świeże zapachy. Trochę coś a la zielona herbata vibe. Piękna, przepiękna. Nawet jak bym powiedziała jakieś perfumy z Sephory. Jest cudowna borówka, więc też sobie sprawdźcie. No i na pewno nie uczuli żadnego domownika, no o ile nie jesteście uczuleni na aloes, bo ja nie wiem, czy można być uczulonym, ale pewnie tak, ale jeżeli nie jesteście, to mega Wam polecam. To były w sumie takie spontaniczne nagrywki spowodowane tym, że dostałam ten kod i chciałam się z Wami nim podzielić, ale Was zaskoczę, bo sama mam zamiar z niego skorzystać. I to jeszcze dziś, dlatego że chcę sobie zrobić zapasy tych kosmetyków, zwłaszcza szamponów, które kończą się non-stop i zwłaszcza żeli, dlatego że wiecie co, ja sobie kupię za 60 zł z moim kodem tam takie zakupy, że to jest duża, duża oszczędność i będę miała tych kosmetyków na są cudne, więc pamiętajcie, BraveAve kod, jeszcze raz gdzieś na dole Wam zostawię. Zmieniłam sobie tą koszulę pod spodu, dlatego że zobaczyłam, że jest brudna. Ostatnio mam mega problem z dopieraniem wszystkiego i głównie to są białe rzeczy. Jeżeli macie jakieś fajne patenty na dopieranie właśnie takich białych materiałów, to dajcie mi znać. Podkład, nie wiem jak zaprać magiczną gąbką. No nie wiem, dajcie znać, jak macie właśnie jakieś fajne takie patenty na odpieranie. Może pójdę sobie dzisiaj do Deals albo do Action, poszukam jakichś odplamiaczy fajnych, bo tam jest dużo takiej niemieckiej chemii, która może by mi pomogła, może być to nawet jakaś miniatura, ale naprawdę narobiło mi się sporo białych rzeczy, głównie koszul. Wywieszam to po praniu i patrzę, a nagle jest jakaś plama, która się nie sprała. Mam jedną plamę z krwi, która mi się zrobiła na przepięknej lnianej koszuli. Słuchajcie, byłam po pobieraniu krwi i pani dała mi plaster. Ja sobie tak przycisnęłam, ale chyba za bardzo mi się sączyła ta rana, nie no, no na kucie. No i później patrzę, a ja mam tutaj, słuchajcie, o taką plamę i w ogóle to się nie chce odprać. I ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Już nawet nie będę Wam tego pokazywała, bo to jest obrzydliwe. Idę, dzisiaj będziemy robić zdjęcia. Gdyby ktoś się mnie pytał o tą kamizelkę, która, jak pewnie większość moich ubrań, może być love-hate relationship, czyli jednym się spodoba, drugim w ogóle się nie spodoba. Ale na pewno jest to coś ciekawego, coś, co urozmaici i ubarwi każdą stylizację, dlatego że ja pod spodem mam taką zwykłą, niezwykłą, dlatego że ona jest z takiego waflowanego, muślinowego materiału, koszulę, koszulę? T-shirt? No powiedzmy taką koszulę, na którą jak nagle nałożyłam tą kamizelkę, to trochę inny vibe mam tej stylizacji. Mam na sobie krótkie spodenki, rzadko chodzę aż w tak krótkich, ale powiem Wam, że jest na maksa ciepło. Jest tak ciepło, że a chciałam zrobić takie trochę Coachella vibe fotki i mam do tego klapki, na które polowałam chwilę w Zarze, ale w końcu znalazłam je online w Silesii, więc nie wiem, zakochałam się na nowo w kolorach. Miałam taki moment, że moja szafa była bardzo stonowana tak naprawdę w samych beżach, szarościach, czerni i bieli, a teraz znowu jest zagościł kolor po prostu. Kurczę, nie mam tego. Czemu nie mają tej kodu kreskowego? Bym Wam pokazała. Ale mają QR w sumie. Szczytacie sobie przecież po QR. O, proszę. Nawet jeszcze lepiej. I słodziaki są, powiem Wam. Dla kogoś, kto nie boi się koloru, to uważam, że są bardzo fajne. Były jeszcze różowe i czarne, ale wiecie co? Naprawdę potrzebowałam tego koloru. Ostatnio mi się bardzo dobrze sprawdza patent pokazywania w tym lustrze, dlatego że mam tu dobre światło, a w pokoju, gdzie mam w jednym pokoju lustro albo w drugim, jest na maksa żółte, ciepłe światło, dlatego że jest mega nasłonecznione i po prostu źle mi się pokazuje tam, zwłaszcza Wam ciuchy, więc no... Takie kolejne moje, słuchajcie, buty z cyklu mi się podobają. Dla koneserów, nazwijmy moje wszystkie buty, to są buty dla koneserów. Bo ja dostaję takie wiadomości czasami: Boże, jak Ty możesz pokazywać takie buty? To nie jest normalne, że Ty chodzisz w takich butach. Nie namawiam. Buty dla koneserów, nazwijmy to. Ja lubię. Wiecie, moda dla mnie to jest taka ewolucja w głowie, że no. Ale nie namawiam, zostawiam w razie czego link. Dawno nie było stroju dnia i stwierdziłam, że dzisiaj dla Was taki nagram zupełnie przypadkowo, bo mam trochę więcej czasu, więc od początku, lećmy od początku. Ta bluzka muślinowa to jest Zara, kamizelka jest Zara, wszystko z wyprzedaży. Bluzka kosztowała chyba 29 zł, kamizelka też 29 zł. Normalnie pierwotna cena tej kamizelki to było coś około 200 zł. Spodenki mam Levisy i to są 501 takie baby blue. Jeżeli chodzi o okulary, to jest Les Lespex, coś takiego, to jest marka z Zalando, nie wiem czy kojarzycie, ale bardzo brakowało mi różowych okularów, a ja zakochałam się ostatnio na nowo w kolorach i zdecydowałam się na takie delikatne, ale jednak mimo wszystko mają z boku logo różowe okulary. Tutaj macie również w środku logo, gdyby ktoś się pytał, i prezentują się tak. No taki letniaczek, letni look, ale myślę, że idealny na ciepłe dni. Powiem Wam, że jeszcze długo w moim sercu będzie lato, nawet kiedy zacznie się już jesień, gdzie ja bardzo lubię ogólnie jesień. Dużo bardziej lubię jesień niż wiosnę nawet, dlatego że jesień jest najciekawszą dla mnie porą roku, jeżeli chodzi o modę. Myślę, że projektanci są wypoczęci i zawsze mają takie świeże umysły. Natomiast powiem Wam, że naprawdę będzie mi bardzo brakowało lata. Dlatego stwierdziłam, że różowe okulary muszą być w tym sezonie. I fajnie, myślę, że to wszystko ze sobą gra. Nie idę jednak w tych zielonych klapkach, tylko idę w takich białych sandałach. Kiedy je kupiłam, już nawet nie wiem, ale one mają trochę i są gumowe. Kupiłam je w TK Maxxie, bardzo wygodne w ogóle, jeżeli miałybyście ochotę, to sobie zerkajcie na dział w TK Maxxie. Nie mam niestety marki, ale super mi się w nich chodzi i do tego dobiorę sobie koszyk. I koszyk również pochodzi z Zary, to jest koszyk z wyprzedaży. Chyba nigdy tak nie zaszalałam na wyprzedażach jak w tym roku. Co prawda nie wydałam dużo, bo może z 300 zł, ale kupiłam takie tanie te rzeczy. Może jakoś nigdy nie było aż tak bardzo przecenionych tych rzeczy. Nie wiem, o co. Ale brakowało mi takiego koszyka właśnie w swojej garderobie. Nie miałam żadnego takiego sztywnego, więc stwierdziłam, że muszę sobie kupić. No i wskakuję w moje buciki, w moje sandały i lecę. Bo do mnie jedzie tutaj Oli. I polecimy sobie gdzieś na obiad, dlatego że przyjechałam do Katowic 2 dni temu i w sumie to nie mam jeszcze jakichś wielkich zakupów zrobionych w lodówce, więc i tak dobrze ukręciłam z tego śniadanie, z tego niczego, co było w lodówce. Nie no, śmieję się, coś tam było, mój mąż kupił, ale no już na obiad to raczej muszę iść do Lidla na jakieś większe zakupy. Natomiast tak prezentuje się cała stylówka. Myślę, że wszystkie fanki kolorów będą zachwycone, bo wiem, że ostatnio trochę było nudno. Może nie tyle, że nudno, ale na pewno monotonnie, jeżeli chodzi o kolorystykę. Ale wracam. Planowałam, aby to był vlog łączony, trochę z remontu, a trochę z włosów, ale powiem Wam, że finalnie tak dużo powiedziałam o tych kosmetykach i o tych włosach i w ogóle o tych moich ulubionych produktach, że chyba nie będę Wam mieszać w głowie. Robi się właśnie ciemno, ja wróciłam do domu. Nagram jeszcze przebitki do tego filmu i po prostu zostawmy sobie tego remontowego vloga na następny raz. Pamiętajcie o kodzie, zostawiam Wam wszystko w opisie tego filmu. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, buziaki, pa!